Wracamy na szklany kort w klubie Hasta La Vista, przy mikrofonie Adrian Fulneczek i oglądamy właśnie drugi półfinał kategorii 40+. Następne ciekawie zapowiadające się spotkanie, Wojtek Stasiak i Piotr Kania. Stasiak jest jedynką w tej kategorii. Wczoraj miał na koncie stresującą pięciosetówkę z Rafałem Kozłowskim, którą Rafał kończył już na jednej nodze, jak to określa. Pięciosetówkę w ćwierćfinale wygrał też Piotr Kania, żeby zagrać w tym meczu. Pokonał Tomka Bolehałę 3-2. Więc i jeden, i drugi zawodnik już mają doświadczenie z tego weekendu, takiego bardziej stresującego spotkania. Wojtek jest zawodnikiem z Gdyni, 42-letnim. Aktualnie jest 55. brakietą w Polsce w rankingu Open. Piotr Kania, 40 lat. I aktualnie w rankingu Open nie jest notowany, co znaczy, że w ostatnich 12 miesiącach po prostu nie występował w turniejach Open polskiego squasha. Grywał natomiast poprawka w turniejach Masters również nie grywał, więc przystępuje do tego turnieju właściwie bez rankingu w żadnej kategorii wiekowej. Tutaj chyba powtórzymy tą akcję, bo oj, po drodze do piłki był wyraźny kontakt. Kania zahaczył o Stasiaka. Piłka była dobra, no ale sędzia decyduje, że no let. Na razie dobrze do przodu rusza się Stasiak. Trudno go zaskoczyć jakimś atakiem krótszym. Teraz udało się to z tyłu kortu. Sam Stasiak. Ach, teraz no let w drugą stronę. Chociaż, no, jak na razie ostro, jeśli chodzi o decyzje sędziowskie. Sam Stasiak jest zawodnikiem, który lubi grę długą i to w podwójnym znaczeniu. To dużo piłek na tył kortu raczej niż ataku do przodu, ale też długie mecze. Bardzo często zdarzają mu się naprawdę trwające wiele minut spotkania. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie. Jak widzimy, on nie szuka szybkich rozwiązań w akcjach. Teraz dziwna decyzja. Sędzia tłumaczy, że Piotr Kania szedł na przeciwnika zamiast na piłkę, ale chyba nie widziała tej sytuacji dobrze, ewidentnie. Z mojego punktu widzenia, a działo się to akurat przy ścianie, gdzie jest ustawione nasze stanowisko komentatorskie, no to trochę Stasiak odepchnął swojego przeciwnika nieświadomie. Teraz widzimy, że
po poprzednich decyzjach Kania stawia się już do każdej piłki, nawet wtedy, kiedy łatwiej byłoby po prostu poprosić Oleta. No i po tych ostatnich kilku akcjach te dodatkowe punkty na konto Stasiaka sprawiają, że ma on 6 piłek setowych na objęcie prowadzenia w tym półfinale. I ach, udało mu się ją jednak odbić, na tyle szczęśliwie, że jedną z tych piłek obronił. Teraz będzie dobra okazja, oj, zła decyzja, żeby obronić jeszcze jedną. Stasiak decyduje się wreszcie na jakiś atak do przodu. Być może poczuł się trochę pewniej przy takim prowadzeniu. No ale Kania wraca, jeszcze nie chce poddać tego seta. Ale teraz piłka nie dowatuje do ściany przedniej. Wpada na blachę, no i w związku z tym prowadzenie 1-0 obejmuje Wojciech Stasiak. Drugi set półfinału 40+. Piotr Kania musi nadrabiać straty po pierwszej partii. W pierwszym secie trochę pracy, dwa sędziów, no i tutaj też już dopiero 3-3, a dwa z tych punktów zdobyte po strołkach, niedokładnych zagraniach. No i znowu to sędzia decyduje, że Stasiak prawdopodobnie poszedł w złym kierunku, potem po prostu nie zdążył zawrócić. Teraz znowu niedokładnie Kania.
Wydaje się, że jeden i drugi zawodnik nie czyszczą zbyt dobrze. Przestrzeni po swoich zagraniach, nie robią miejsca drugiemu zawodnikowi. Ale teraz dobrze zaskoczył tym boostem Kania. Teraz znowu problemy z mijaniem się. Kania pokazuje, że przecież było dużo miejsca bliżej ściany bocznej. Ale sędzia decyduje, że to strok dla Stasiaka. To jest chyba pierwszy dzisiaj mecz, w którym tyle jest nam tutaj potrzebnych interwencji sędziowskich. Teraz out. To jest szczęśliwie Stasiak, ale Kania na posterunku i znowu stłuczka. Ale sędzia uważa, że droga do piłki nie prowadziła tędy. Teraz na dłuższą niezwykłą dyskusję z zawodnikiem decyduje się sędzia. No ale może zawodnicy lepiej będą rozumieli, czego chce od nich sędzia przy tych problemach z wymijaniem się. Dyskusja na pewno o tyle nie wpłynęła dobrze na Piotra Kanię, że zaraz po niej łatwy błąd i strata punktu. Zatrzymał się Stasiak, bo zahaczył rakietą po Kanię. I też dlatego w ogóle nie próbował zrobić mu miejsca. To jest świetny boost, doceniony też przez Kanię. 8-8, było 8-5. Na Piotra Kani. Uciekło to prowadzenie. Jest dobra zmyłka. Nie wiem, czy zdążył Stasiak, a nawet jeśli, to wciąż jest w dużych trapatach. Ależ dobra akcja Piotra Kani. Też do końca walczył o dobiegnięcie do tych kilku piłek Stasiak, cały czas pod presją. Teraz bardzo ciasno, bardzo dokładnie Stasiak, wymuszony błąd, jest 9-9. Teraz prosta pomyłka.
Szkoda. No, lepiej na pewno musi oderwać następny serwis Kania. Piłka setowa dla Stasiaka na podwyższenie swojego prowadzenia. No i to był dużo lepszy odbiór. Od razu do Niku. 10-10. Pomysł był niezły, ale za nisko ten volleyball i znowu piłka setowa do Wojtka Stasiaka. Niezły przerzut, ale nie puszcza tej piłki Stasiak. Świetny cross, będzie miał okazję, żeby skończyć tego seta bezpiecznie, ale piłka pechowo dla Kani się odbiła, ten jeszcze rzuca się do niej. Ale nawet to nie pomaga i 12-10. I 12-10, dokładnie tak wygrywa tego seta Wojtek Stasiak, który prowadzi już 2-0. Muszę przyznać, że dziwny był to dotąd mecz. I szczególnie dziwny był ten poprzedni set. Bardzo nierówny, dużo potrzebnych interwencji sędziowskich. Mało gry. No i przede wszystkim w tym poprzednim secie stracona okazja Piotra Kani, który prowadził 8-5. Później też miał swoje okazje. Czy zawodnik z Olsztyna będzie w stanie kontynuować dobry początek tego seta? No jeśli chce wciąż myśleć o grze w finale, to oczywiście nie ma wyboru. Piłka chyba została w korcie. Czytelny ten skrót, jest tam Stasiak. Kilka piłek z rzędu na środek kortu.
spadła precyzyjność zagrań. Dobry boost. A tu z kolei totalne przeciwieństwo. Bardzo wysoki boost Stasiaka, no i Kania znowu lepszy w tej pierwszej części seta. Zobaczymy, jak będzie dalej. Lepiej Kania, dobra mieszanka takich zaczepnych zagrań do przodu kortu, a potem świetny cross. Teraz trochę szczęścia Stasiaka. Widzę, że przy głównej trybunie pojawił się też Tomasz Krzyżaniak, którego widzieliśmy kilkanaście minut temu, kiedy wygrywał swój półfinał. Patrzę teraz, z kim będzie miał okazję zagrać. Wiele wskazywało na to, że to będzie Wojtek Stasiak, ale no właśnie to już jest kolejna akcja, w której boosty Kani sprawiają mu dużo problemów. Ale teraz wybiegany punkt. Kania niezadowolony. Długo spoglądał na Stasiaka, nie wiem, czy miał jakieś pretensje o tą poprzednią akcję, no w każdym razie nie można odmówić Stasiakowi tej woli walki, bo tam wydawało się, że był w niemal beznadziejnych sytuacji. No i tutaj mógł być stroke, ale wydaje mi się, że po poprzednich decyzjach zawodnicy trochę boją się już zatrzymywać grę. To był kolejny przykład, gdzie gdyby Kania poczekał trochę dłużej, to Stasiak znalazłby się w zasięgu jego swingu, no ale postanowił grać i niestety zagranie w blachę. No, nie ma łatwego zadania sędzia tego spotkania. Teraz Stasiak zrobił trochę miejsca przeciwnikowi, więc ten poszedł do końca do piłki, ale później błąd i jest 6-6. No, znowu przypominam, że mówiłem o tych dwóch częściach setów wykonania Piotra Kani w tym meczu. Te pierwsze zazwyczaj są bardzo dobre. Kania prowadził w tym secie już 6-2. I teraz strok, bo widzieliśmy, że tam Bjorn zamach już zahaczył o Stasiaka. Dobry lob, będzie okazja. Bezpieczne rozwiązanie. Kania teraz atakuje bardzo skutecznie. 9-6. Tej piłki Kania, podwójna.
Teraz świetnie, szeroko, blisko ściany bocznej. I trzy piłki setowe dla Piotra Kani. Bardzo czytelny był ten skrót. Szkoda, bo to była idealna okazja. No. Wydawało się, że Kania już ma tego seta w garści. Teraz będzie trochę więcej stresu. Ale no nie przerwał. Była tam szansa na strołka, ale wykończył tą akcję. Sam nie potrzebował pomocy sędziowskiej. Więc 11-8. I w tym spotkaniu wynik to 2-1. Jeden set odrobiony przez Piotra Kanię, ale wciąż na prowadzeniu w tym meczu Wojtek Stasiak. Wciąż pod ścianą Kania. Jak dotąd to on był tym lepiej rozpoczynającym sety. Czyżby po ostatniej partii Stasiak zobaczył, że punkty musi zacząć zbierać od samego początku, żeby jak najszybciej zakończyć to spotkanie. Trochę przekombinował Kania, dużo czasu, być może za dużo, zbyt dużo pomysłów w głowie. No i kolejny błąd. Przypominam, że to półfinał Mistrzostw Polski Masters 40+. Dowiemy się tutaj, kto zagrał złoto z Tomkiem Krzyżaniakiem. To spotkanie jest wstępnie rozpisane na godzinę 18:45. No cóż, po ostatnim secie fani z Olsztyna mogli liczyć, że w tym meczu o złoto zobaczą swojego faworyta, ale bardzo wiele zmieniło się przez te dwie minuty, przez które zawodników nie było na korcie. Być może teraz... Ale znowu czytelnie, trochę pokazuje za wcześnie chęć zagrania skrótów Kania.
Bardzo dobry boost i nie zdąży tej piłki Kania. Zatrzymał się w przestrzeni bocznej, ale chyba wszystko w porządku, tak, na szczęście tak. No na pewno jedna rzecz, która nie jest w porządku z jego punktu widzenia, to wynik w tym secie. Wciąż czeka na pierwszy punkt. A Stasiak nie ustąpiwiał, chociaż teraz wydaje się, że zagrał na tyle niedokładnie, że przełamie ten impas Kania. No i kolejny szybki punkt. No czy tu jeszcze coś może się wydarzyć? To pytanie adresowane przede wszystkim do Piotra Kani, który co ciekawe w tym spotkaniu gra w dwóch różnych kolorach butów. Na prawej nodze but niebieski, na lewej but biały. Ale jak na razie wciąż lepiej radzi sobie Wojtek Stasiak, który wybrał raczej oldschoolową wersję i buty w tym samym kolorze. Teraz świetny volley drop, widzimy radość samego Stasiaka. Bardzo ładne zagranie i też zagranie dające mu aż 7 piłek meczowych. No trudno sobie wyobrazić, że miałby tej przewagi nie wykorzystać. No i długo nie musieliśmy na to czekać. Pierwsza piłka meczowa, pierwsza wykorzystana. 3-1 wygrywa Wojciech Stasiak i awansuje do finału kategorii M40+. To spotkanie komentował dla Was Adrian Polneczek. Usłyszymy się za chwilę na kolejnym półfinale.